Mam. Nie ma rodzicą! Boże, co tu się stało? Hejka wszystkim, dziś opowiem wam o największej wpadce w moim całym życiu. Jeśli nie chcecie dostać szlabanu na komórkę i na telewizor i nie chcecie zostać trupem, to lepiej nie róbcie tego, co ja. Mówię wam serio, nie róbcie. Zaczęło się całkiem niewinnie. Nocowała u mnie tylko Anna i Julka. Właśnie smacznie sobie spałyśmy, aż obudził mnie ryk niedźwiedzia. Julka, nie chrap! Krzyknęłam. Boże, Jula, jak ty chrapiesz? Co się dzieje? Laski, tu się nie da spać! Idę do mamy. Co? Kto tu chrapie? No ty! Mamo, Julka mnie budzi! Mamo? 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 Mama? Mama? Mamo? 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 O! Mamo! Dziewczyny, dziewczyny, wstawać! Nie ma mamy! Jak to nie ma mamy? Musimy do niej zadzwonić, nie wiem gdzie poszła. Poczta głosowa! No kurczę, zadzwonię do Piotrka, może on odbierze. No kurczę, znowu poczta głosowa, nikt nie odbiera! O nie, poczta głosowa, źle się tutaj dzieje. Nie ma rodziców? Nie ma rodziców. Nie ma rodziców. Nie ma rodziców! Cześćwo! Czas na imprezę! Anę poniosło! Zamarzyła być gwiazdą! Dbam o siebie. Genialnie, ale jedną z nas poniósł szał imprezy. Co porobimy? Wyobraźcie sobie, że jesteście głodne, a cała lodówka tylko wasza. Oczywiście na początku planowaliśmy bardzo zdrowe jedzenie, warzywa, owocki i takie tam. A okazało się, że lodówka krzyczy słodycze, słodycze, słodycze. Słodycze, słodycze, słodycze! Jedzie tylko słodycze, słodycze, słodycze! Są najzdrowsze na świecie! Słodycze, słodycze, słodycze! Nie wiem, no w końcu jestem trochę głodna, a co na przykład? Może kanapki? Coś ty chyba zwariowałaś, mamy w domu całą szafkę pełną słodyczy! Wow! Wow! Anna, jak myślisz? Dziewczyny, co z tego zrobimy? Sałatkę owocową. Jaką owocową? Żelkową. Coś się troszeczkę paliło z żelkową. Dawać miski! To będzie najlepsze cukierkowe sałatka. Ty chyba robisz jakiś las zimowy. Tak, robię las zimowy. Choineczki. Jeszcze tutaj mam trochę. No nie. Dziewczyny, powiedzcie, kiedy skończycie swoje sałatki. Jeszcze nie. Daj Anna troszeczkę. Dobra, Julka.
Powiedz, co jest w twojej sałatce? Moja sałatka ogólnie wygląda jak taki mini lasek śniegowy. No i są tam choinki, różne takie malutkie cukiereczki, dwa misie. Dziewczyny, i to nazywa się dobra wyżerka. Pychota. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zawsze marzyłam, czyli dobrać się do szafy mojej mamy, do jej butów i biżuterii. Chciałam poczuć się jak prawdziwa dama. Julka, co robimy? Nie mamy co robić. A, tak w ogóle, gdzie jest Anna? Anna? Ładna jestem? No, piękna! Ona wygląda świetnie! Super! Ja też pędzę! Ty też może być. Królika! Marynarka! Super! Wiesz, kim wybrać? Może te? Powiem wam, że szpilki są okropne! Czemu kobiety sobie to robią? Powiedzcie, czemu? Po co chodzą na takich szczudłach? A wy ocencie, która z nas wyglądała najlepiej. Ocencie w komentarzach, a ja wam dam małą odpowiedź. Ten ktoś, ta dziewczyna, znacie jej imię, to Melka. Możecie pisać Abiś, też się liczy, tylko ja. Muszę wam powiedzieć sekret. Nasza impreza wymknęła się trochę spod kontroli. Nagle zrobiło się strasznie brudno i wcale nie pomógł pomysł Anny. Możemy się pobawić w mumie! Płakanym stanie, a my jęczałyśmy z bólu. Tyle słodyczy naraz. To chyba nie był dobry pomysł. Boli mnie brzuch. To pewnie od tej bitej śmietany. No dobra, każda zabawa się kiedyś kończy i przychodzi szara rzeczywistość. Dlaczego zabawa nie może trwać wiecznie? A u nas zamiast szarej rzeczywistości przyszła mama. Boże, co tu się stało? Boli nas brzuch! Nie było mnie tylko pół godziny, a tu jakby przeszło tornado. Teraz sobie dziewczynki porozmawiamy. Przed nami ciężka noc. Więc radzę wam, żebyście byli ostrożni w robieniu imprez bez rodziców. Zawsze dopadną nas konsekwencje i szlaban. Kochani, dziękuję, że jesteście. Czytam każdy wasz komentarz. A teraz trzymajcie się cieplutko. Przysyłam wam najlepsze buziaczki. Mua! Mua! I koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama, bo już szykuję dla was konkurs z nagrodami. Link do mojego Instagrama znajdziecie tam na dole w opisie. A teraz już muszę się z wami żegnać.